bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Panie dyrektorze, przedstawiciel klasy drugiej Kamil Korski melduje gotować uczniów do uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Przyjmuję waszą gotowość do rozpoczęcia roku szkolnego 2013-2014. Spocznij. Sztandar szkoły wprowadzić. Thank you.
Spotkamy się dnia 2 września 2013 roku, by rozpocząć kolejny rok szkolny. Kolejny rok szkolny w naszych murach i szczególnie chciałbym na początku powitać wszystkich przybyłych. Szczególnie witam księdza doktora Marka Sępka, proboszcza parafii rzymskokatolickiej. Serdecznie księdza Jarosława Opale, proboszcza parafii mariańskiej. Witam serdecznie wierzyciela szkoły radnego pana Waldemara Bileckiego. Witam serdecznie dyrekcję szkoły, moich zastępców, panią Marzenę Podławską, panią Jolantę Gruz i panią Barbarę Pecz. Witam serdecznie nauczycieli, wszystkich nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, a szczególnie dzisiaj, ponieważ jest to uroczystość dla uczniów, przyszłych uczniów, którzy dopiero staną się dzisiaj uczniami naszej szkoły, w Kieszaku, więc chciałbym tutaj przedstawić wychowawców, chociaż to pewnie już większe sytuacje. I tak wychowawczynią klasy pierwszej A będzie pani Anna Darko. Jeśli proszę. Wychowawczynią klasy pierwszej B będzie pani Monika Rokicka. Wychowawczynią klasy pierwszej C będzie pani Małgorzata Thank you.
rodzice, przedstawiciele władz samorządowych. Przed Wami nowy rok szkolny. Czas wyzwań, zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania pasji i realizowania planów. W pełni wakacyjnych wrażeń wracacie do szkoły. Z ciekawością patrzycie w przyszłość i zastanawiacie się, co Was czeka w kolejnym roku nauki. Wiele zależy od Was. Bądźcie aktywni, zadawajcie pytania, szukajcie odpowiedzi, pomagajcie sobie i innym zrozumieć świat. Wasza szkoła wiele się zmieniło. To już jest kolejny rok przygotowań do obniżenia wieku szkolnego i rozwijania edukacji przedszkolnej. Dotacja przedszkolna dla gmin, obniżenie opłat za przedszkola, wprowadzenie obowiązku nauki w szkołach dla dzieci 6-letnich to zadania, które sprzyjają wykorzystaniu potencjału rozwojowego dziecka i stwarzają warunki dla jego prawidłowego rozwoju. W szkołach ponadgimnazjalnych po raz pierwszy wybieracie od 2 do 4 przedmiotów, którego będziecie się uczyć na poziomie rozszerzonym. Rozpoznanie własnych talentów, rozwijanie zainteresowań, dokładne poznanie wybranych dziedzin nauki pozwoli Wam na lepsze przygotowanie się do studiowania i zaplanowania swojej przyszłości. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich. Witam przede wszystkim dzieci. Chciałem powiedzieć, że bardzo lubię uczestniczyć w takich uroczystościach z najmłodszymi. Z prostego powodu, że jak się pyta starszych uczniów idących na rozpoczęcie roku szkolnego, to na ogół mają takie skwaszone miny, no bo wakacje się kończą. A pierwszaki i maluchy z pierwszych klas to są ciekawe życie, ciekawe wrażenia i one czekają na to rozpoczęcie roku szkolnego, więc dla nich jest to bardzo dzisiaj radosna uroczystość związana z jakimś poznawaniem nowych elementów świata. Dlatego, kochane dzieci, bardzo się cieszę, że się doczekały dzisiaj tego dnia. Myślę, że Wy też się cieszycie, prawda? Że się zaczyna rok szkolny. Kto się cieszy? No właśnie, oczywiście. Bardzo dziękuję. Jasne. Słuchajcie, zawsze jak staje przed człowiekiem jakieś nowe wyzwanie, to każdy z nas jest zaciekawiony, co to będzie, jak to będzie. Ale zobaczcie, można się rozejrzeć dookoła i rodzice, i nauczyciele, i dyrekcja. Wszyscy chcą Wam tutaj pomagać, więc się nie trzeba bać, nie trzeba się za bardzo przejmować. Życzę Wam, żeby te pierwsze doświadczenia Wasze szkolne były takie pełne nowych wrażeń. Wrażeń, które zachęcają do tego, by z pilnością rozpoczynać naukę i różne nowe obowiązki, których będzie bardzo dużo, ale które człowieka zmieniają i sprawiają, że życie jest ciekawe. Dziękuję dyrektorowi szkoły oraz gościom za ciepłe słowa skierowane do nas w pierwszym dniu nowego roku szkolnego. Teraz głos muszę nas pierwszy, który z pomocą swoich lepszych koleżanek i kolegów zaśpiewał nową piosenkę Uczyć pierwszej klasy.
No kochani, nadchodzi moment, w którym musimy podjąć decyzję, czy przyjąć Was, czy nie przyjąć. W sumie najpierw to musimy się poznać. Ja się nazywam Sławomir Domański, ale ja Was to jeszcze nie znam. Każdy ma co? Swoje imię, tak? To jak ja powiem 3-4, to każdy mi się przedstawi, tylko tak głośno, żebym ja usłyszał, dobrze? 3-4. Znaczy, dwóch imion nie zapamiętałem, jeszcze raz spróbujemy. 3-4. Dziękuję. To poczuliśmy się teraz jak w szkole, na przerwie. Już teraz wiem, z kim mam do czynienia, bardzo się cieszę. Czyli jeden element jakby mamy z głowy, znamy się. Nauczyciele też, mam nadzieję, zapamiętali już wszystkich uczniów, także jak na korytarzu będziecie biegać, czego nie wolno robić, to Was na pewno tam już po imieniu wyłapią, tak? Tak? Tak, to dobrze. Kochani, ale żeby Was przyjąć do szkoły, to ja muszę wiedzieć, czy Wy coś już potraficie, no bo przychodzicie do szkoły, macie po 6-7 lat, uczyliście się w przedszkolu, na pewno też rodzice uczyli Was jakichś wierszyków, piosenek, może ktoś zaprezentuje, ktoś chce zaprezentować, powiedzieć, czy lub tenkę zaśpiewać, którą zna, jest ktoś chętny? No odważnie. Jest ktoś? No jeszcze nie było, jak tyle razy rozpoczynałem rok szkolny i przede mną, żeby nikt się nie znalazł chętny, żeby piosenki nie zaśpiewać. Kto zna piosenkę ładną? Koleżanko z Warkoczyn. Koleżanko z Warkoczyn. Mamy po siebie tak, 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 tak. Ale miło cię znać, tak, tak, tak. Szkoła woła.
pasuje się na nauce szkoły. Gratuluję. Panią też panią pasuje na wychowawcę. Na wychowawcę. Na wychowawcę. Na wychowawcę. Pasuje się na nauce. Panią pasuje na wychowawczyni klasy pierwszej.
Klasa pierwsza B również będzie miała wielką salę numer 4. Bardzo proszę uczniów z klasy pierwszej B. Klasa pierwsza B będzie uczyła się w sali 129. Będziecie gospodarzami tej klasy. I klasa pierwsza również w sali 129 będzie się uczyła, będziecie gospodarować w tej klasie. Sztandar szkoły wyprowadzić. Chciałbym wtedy słońce zatrzymać, żeby nigdy nie nadeszła zima.
lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.